Hejka, witam się z wami w kolejnym vlogu. Czwartek, 14 czerwca chyba. Jesteśmy w Oświęcimiu, w mieście. Byliśmy oddać buciki na gwarancję, a teraz idziemy na lody. To figi z makiem, tak? Antoś, idziemy na lody? No, jest z nami jeszcze mama i Laurka. Jakiego masz loda? Dobrego. Antoś ma Kinder Joy, a mój się nie chce wyzumować. A ja mam Kinder Joy i figę z makiem. Kochani, nie odzywałam się, ponieważ była lekka panika. Poszłam z Antosiem do toalety i zrobił dwójkę, bardzo białą. A jeżeli ktoś się orientuje w tych sprawach, to może oznaczać coś niedobrego. A Antoś od 3 dni źle się czuje, boli go brzuszek i tak dalej, więc nie zwlekając pojechałam do lekarza. Lekarz powiedział, że przy jakiejś, wiecie, przy jakimś wirusie, przy jakimś zatruciu i tak dalej, może tak się zdarzyć u dzieci, więc to nie musi oznaczać nic złego, dlatego mam go obserwować. Chodź. I jeżeli będzie się to powtarzać, no to oczywiście mamy przyjść i zrobimy badania w poniedziałek. No, Lusia, chodź, muszę Luśkę wyciągnąć. O, Lusia, zobaczcie, Lusia. Także trzymajcie kciuki, żeby z Antosiem było wszystko w porządku, tak? Bo braciszek jakiś chory dzisiaj. Byliśmy w smyku, kupiliśmy zabaweczkę Antosiowi, bo dostał kartę podarunkową, a teraz musimy nakarmić Luśkę. Mama z Antkiem poszli do Aldi. Nakarmię ją i się odezwę, bo nie będę się pokazywać. Hej kochani, witam się z wami dnia następnego. O, nie udało nam się już wczoraj nic nagrać, ale w ogóle był taki zakręcony ten dzień. Miało być fajnie, przyjemnie, mieliśmy sobie pojechać, a skończyło się u lekarza i tak dalej. On też już jest dużo lepszy. Zobaczymy, co to... zobaczymy w toalecie. No, mam nadzieję, że wszystko będzie już dzisiaj z Antosiem w porządku. Tu Lusieńka. Cześć, Lusieńka. Laura. Laura jest wiecznie zadowolona. Zdziwiona. Jaka jestem zdziwiona, co to widzę, aparat. Ósma 15. Dobra, bo my chcemy trochę poogarniać. Chciałabym do drugiego pokoju przenieść Antosia zabawki i zrobić mu tam taki pokój zabaw. Ponieważ tutaj na holu ma troszkę ciemno, mało miejsca, malutka, jak zaczęłabym kiedyś raczkować i przyjeżdżała do dziadków i tak dalej, no to co by było? Spadłaby jeszcze z tych schodów, prawda? Mimo, że są zabezpieczone, a to jak był taki malutki, to się tam bawił i wszystko było zabezpieczone, ale tam będą mieli lepiej. Tak? Tak? Dobra, ogarniamy się. Hejka! Hejka! Pomagaj, popatrz do apy. Gacia. Takie w sam raz są na niego, bo 98, no ale wszystko leci z tyłeczka. Z tyłeczka. Wszystko spada z tyłeczka, jak jest większe. A te to masz takie w sam raz. Kochy widać. Może jak staniesz, będzie lepiej. Kluska. Siedzi kluska. A ja idę zrobić pranie. Zrobić pranie i bierzemy się z mamuśką za zrobienie tego pokoju. Widzicie, on ma tutaj wszystko i tu jest tak ciemno, niefajnie. W ogóle cała ta góra jest do remontu.
Ale nikt tego nie będzie robił, bo nikt tu nie będzie praktycznie prawdopodobnie mieszkał na razie. Gdzie mam to pranie? O, zobaczcie. Sterta. Rajda trzeba wyłączyć. Sterta prania. Idę zrobić pranie. Dmucham Antosiowi zupkę. Zobaczcie, Antoś super je zupkę i czeka na niego niespodzianka. A tu jest moja zupka pomidorowa. Tu leży Lusia. O, ja się przekręciłam, muszę ją poprawić. Ogarnęłam sobie na górze. Myślałam, że mi to zajmie przy dzieciakach dwa dni. Że mi to zajmie dwa dni, jednak udało się wszystko szybko ogarnąć. No już, dobrze, podmuchaj na chwilę. Mama się odezwie tylko do widzów. I myślałam, że mi to ze dwa dni zejdzie przy dzieciakach, ale jakoś Antoś pobawił się z babcią, moją babcią, jego prababcią. Malutka spała i ja wszystko szybko ogarnęłam, ekstra. Jutro tylko poodkurzamy jeszcze dywan u Antosia, bo tam ma teraz kolejkę rozłożoną. No i co, ja zabieram się za jedzenie, ogarnąć się troszeczkę. Zaraz, Antoś. I nie da mi się odezwać. I pójdziemy sobie na dwór, bo... Na dwór. Człowiek z Małopolski mu powiedział na dwór. Ja mówię różnie. I się odezwiemy. Odezwę się do was i pogadamy. No i tak, koni, tak to tu wygląda. Wujek będzie w szoku, bo to jest w jego pokoju. Ale wujek mieszka teraz w stolicy, więc Antoś ma tu bawialnię. Kanapa została, więc będzie miał wujek gdzie spać. Nawet przykryta, żeby się nie zniszczyła wujkowi. Antoś leży sobie w namiociku. No i tak, na razie ma tu Antoś. Wcześniej Antoś miał tutaj. Te meble mówiłam, żebyśmy wywaliły, ale mama stwierdziła, że może wylądują mu tapicera i będą obite skórą. No a tutaj tak. Szuflada się, komoda się sypie. Pójdzie do wywalenia, ale jak przywiozę z Norwegii. No, tu mam fotele, tutaj przestawiłam łóżko, tam był telewizor, tu są pudełka, które były wcześniej tam, ale tam jest ta szafka, która była pod telewizorem. Tu jest łóżeczko po Antosiu małej, ale ja też będę miała to białe z Norwegii. No i trochę się tu więcej przestrzeni zrobiło. Tak, kochanie, Maruda przyszedł. Chodź, pójdziemy na Polko, bo malutka jest na dole, leży sobie. No i co, no i kochani, tak to na razie tu wygląda i dopóki nie wynajmiemy żadnego mieszkania i tak, i tak dalej, to musimy sobie jakoś tutaj po prostu radzić. No a znalezienie mieszkania to też nie jest jakaś łatwa sprawa, tania sprawa, a potrzebujemy mieszkania, w którym się fajnie, choć, bo musimy laurkę wziąć, fajnie pomieścimy. Tak więc no, to może być tak trochę może to trochę potrwać. Malusia coś dokazuje. No i dopóki jak na razie zjedziemy, to będziemy tutaj u rodziców i chwała im za to, że chcą nas tutaj przetrzymać. Chcą, nie chcą, muszą. Co z nami zrobią? Wyrzucą nas? Nie wyrzucą nas. Pewnie, że nas nie wyrzucą. Tak więc, no, coś mnie tu użarło. Tak będziemy sobie jakoś radzić, no. Zobaczymy, powoli, powoli się zrobi, ale nawet dzisiaj mówiłam, że tak, mi się nie chce już jechać do tej Norwegii. Małym czeka szczepienie, to pakowanie, trzeba kupić pudła, zapakować jakoś to, wiecie, z główką zrobić, żeby było dobrze. Bo też nie możemy wszystkiego zwieźć, bo tata na razie tam będzie i my też jeszcze nie do końca wyjeżdżamy z tej Norwegii. Tak, kochanie? No to gdzie masz adidaski? Przynieś z góry, tam w pokoju zostawiłaś. No i tak, kochani, to wygląda. Ja muszę się zająć dzieciaczka. Jezus, co ten Antek robi? Antek, do zawału mnie doprowadzisz, złaź stamtąd, miałeś wziąć buty. Myślałam, że spadł ze schodów. A czemu wziąłeś tanie adidaski? Gdzie masz adidaski? Dobra, kochani. Wiecie co, ja już będę kończyć tego vloga.
Dziękuję Wam za polecenie odżywek, jesteście super. Wchodźcie na nasz Instagram, bo jest Was tam mało. Jesteście, ale nie wszyscy. Jeżeli macie Instagram, to wbijajcie do nas. Ja Wam tu zaraz napiszę, jak nas znaleźć. Dziękuję Wam za oglądanie. W ogóle jeszcze chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za to, 2 dni nie było vloga, a ja dostałam tyle wiadomości na Instagramie, że tęsknicie, że wydaje Wam się, że vloga nie było już milion lat i tak dalej, że kiedy vlog, że byłam dosłownie w szoku. Jesteście przekochani. Przekochani, jest już nas ponad 4000, 4100 chyba nawet. Niewyobrażalne, Antosiu, zejdź ze schodów. Nie wiem w ogóle, po co on tą skórę baranią tutaj ciągnie. Po co to wziąłeś? Dobra, widzicie, ten się bawi wspinaczkę. Ta mi coś tu dokazuje, psuje mi się dziecko. No, jesteście kochani. I co? Bądźcie dalej z nami, subskrybujcie nasz kanał, zobaczcie, jak ja wyglądam. Idę się ogarnąć. I do usłyszenia w następnym vlogu. Kończę, bo już na pewno ten vlog z 2 dni trwa wieki.